chciałabym, żeby było coś droższego. Tak, teraz moja gra wejdzie na wyższy poziom. Synu, teraz masz nową, porządną klawiaturę. Czas pozbyć się starych śmieci. Chodźmy do domu. W porządku, mamo. Poszli sobie? Zobaczmy teraz, jakie ciekawe rzeczy zostawili tu ci bogacze. O, ale znalezisko! Prawdziwa klawiatura! Brakuje kilku klawiszy, ale mam parę zapasowych. Państwo gamersi organizują tu światowy turniej gier? To miejsce robi wrażenie. A może uda mi się wygrać? Au! Co tu robią ci wszyscy nieudacznicy? O nie, klawisze, dokąd idziecie? Muszę je pozbierać. Nie stać mnie na zakup kolejnej klawiatury. Żałosne. Biedni ludzie tu nie pasują. Tak, masz rację. Gdzie odbywa się turniej? Idź prosto korytarzem, a potem skręć w prawo. Chodźmy, kochani. Auć, teraz muszę z powrotem włożyć klawisze. Wow, to pan gamer. Jeden z organizatorów. Tak, racja. To ja. Jesteś chyba jednym z uczestników. Tak, naprawdę mam nadzieję, że uda mi się wygrać. Z taką klawiaturą nie da się na niej grać. Poproś rodziców, żeby kupili ci nową. Sam ją zbudowałem. Nie mam drugiej, nie mam kogo poprosić. Ten chłopak łatwo się nie podda. Będę musiał mieć na niego oko. Witajcie wszyscy na dzisiejszym turnieju, w którym macie niepowtarzalną okazję wygrać ekskluzywny komputer o ultrawydajnym zasilaniu. Istnieje tylko jeden egzemplarz. Każdy gracz o nim marzy. Czas zacząć. Jak on to robi? Myślałam, że to jakiś nowicjusz. Dlaczego jest taki dobry? Muszę się postarać, żeby wygrać komputer. Nie, nie mogę zostać znokautowany na początku turnieju. Poszczęściło ci się. Nie powinieneś tak traktować swojej klawiatury. Bardzo się cieszę, że znalazłem swoją. Bez niej nie dostałbym się na ten poziom. Wygląda na to, że nasz bohater ma szansę wygrać turniej. Nie myśl, że wygrasz. Jestem profesjonalistą w tej grze. To bzdura. Wszystko jest sfałszowane. Wow, spokojnie. Dlaczego winić słuchawki? Hej, jestem pewien, że będzie ciekawie. Tak, zdecydowanie. Czy na jego klawiaturze brakuje przycisku? Więc mam łatwy sposób, aby go pokonać. Nie przegram z tym tempakiem. Ten gość poważnie myśli o wygranej. O nie, to jest problem. Nie mam przycisku na kombinację, której potrzebuję. Jestem bezsilny wobec jego ataków. Co powinienem zrobić? Nic nie pomaga. Tak, jestem zwycięzcą. Dzięki za grę. Cóż, przynajmniej próbowałem. Zwycięzcą turnieju zostaje Daniel. Hej kolego, czekaj. Widzę, że jesteś zdenerwowany, ale dobrze sobie radziłeś w grze. Chcesz kakao? Ja zapraszam. To kusząca propozycja. Czemu nie? Nie mam nic przeciwko. Spodoba ci się tu. Oto nasza skromna siedziba. Wejdź, rozgość się. Wy sobie pogadajcie, a ja zrobię dla nas kakao. Nikt nie robi lepszego niż moja żona. Pani gamer, chciałem zapytać, gdzie jest wasze dziecko? Nie lubię wspominać przeszłości, ale w porządku. Opowiem ci naszą historię. Lata temu Vanessa i ja graliśmy jak zwykle w Mortal Kombat. Nie czuję się za dobrze. Może to te przekąski? Nie, ja też bym się źle poczuł. Kochanie, wszystko w porządku? Już mi lepiej. Vanessa? Co to jest do licha? Postanowiliśmy zrobić USG, aby znaleźć przyczynę stanu Vanessy. Co za dziwaczny brzuch. Wow, monitor? Gratulacje, będziecie mieć monitor, to znaczy dziecko. Ach, kochanie, będziemy rodzicami. To wspaniale. Nasze dziecko będzie żyło w domu pełnym miłości, opieki i gier. To takie wzruszające za każdym razem. Uważaj, synu, nauczymy cię najbardziej przydatnych umiejętności i kombinacji.
wkrótce nadszedł najbardziej ekscytujący dzień w naszym życiu. Doktorze! Doktorze! Wreszcie! Gratulacje! Zostaliście ojcami graczy! Jestem taki szczęśliwy! Moja córeczka! Gdzie jest moje dziecko? Tak mi przykro. Ale niestety los był dla nas nieżyczliwy i czekały na mnie i Vanessę smutne wieści. Ach, Michał, nie płacz. A ja zawsze marzyłem o rodzicach, ludziach takich jak wy. Och, Alan, może go adoptujemy? Myślę, że to dobry pomysł. Podoba mi się to zdjęcie. Będę pamiętać ten dzień do końca życia, ponieważ to dzień, w którym zostałeś naszym synem. Przy okazji znalazłam bardzo nietypowy filtr. O czym mówisz? A, Huggy Wuggy i Kissy Missy. Pamiętam, że grałem w tę grę. Synu, chcę ci coś pokazać. Chodź ze mną. Dobra, idę. Co więc robi rodzina graczy w wolnym czasie? Oczywiście gra w gry. Nigdy nie miałem własnego gamepada. I to jeszcze złotego. Dzięki za taki fajny prezent. To dopiero początek. Nasz bohater znalazł zainteresowaną nim rodzinę. A teraz może sobie pozwolić na wszystko, co chce. Uhuu, wyprzedzam was! Wyścigi to moja bajka. Lepiej nie kupujmy mu jeszcze samochodu. A co powiesz na wspólne granie w horrory? Skąd dochodzi ten dźwięk? Chyba z prawej. Tato, boję się. Właściwie to ja też. A to jest twój pokój. Umeblowaliśmy go według naszych upodobań, ale możesz go ponownie udekorować. Co za potężny komputer! Michał, już za późno. Musisz iść spać na czas, a jutro możesz zacząć przygotowywać się do następnych zawodów. Więc będę miał kolejną szansę na zostanie sławnym graczem? Będę ciężko trenował! Świetna postawa. Tym razem na pewno wygram. Mama i tata będą ze mnie dumni. Co za cichy, pogodny poranek. Ale na jak długo? Obudź się! Co? Gdzie? A, mamo, to ty! Już rano, czas wstawać. Zdrowie profesjonalnego gracza jest najważniejsze. Aaaa! To pomoże ci się obudzić. Dobra, rozumiem, tylko mnie puść. Jak sobie życzysz. Au! Będę twoją trenerką. Zaczynamy od rozgrzewki. W porządku. Nie zapominaj, że jesteś graczem. Nasza rodzina działa inaczej. Just Dance to nasz wybór. Powtarzaj ruchy za mną. Tylko nie przegap żadnych strzałek ani symboli. Mamę chyba trochę poniosło. Lepiej zrobię taktyczny odwrót. Czy ktoś jest w toalecie? Tato! Ile on będzie tam jeszcze siedział? Zaraz wybuchnę! Wyjdź! Biedny Michał z desperacji zaczął chodzić po ścianach. Dosłownie. Minęła ponad godzina. Już dłużej nie wytrzymam. Nareszcie. Prawie przeszedłem poziom. Czy naprawdę tak wygodnie jest grać w toalecie? O, chyba zaczynam rozumieć tatusia. Mogę tu nawet streamować. Ale dlaczego jestem zaskoczony? Tak długo czekałem na ten moment. Uff, możesz bardziej się postarać. Co? To coś nowego. Kochani, nie zapomnijcie umyć rąk po wizycie w toalecie. Tablet toaletowy próbuje mnie obrazić. Ach, muszę zrobić sobie przerwę. Oto twoje śniadanie, skarbie. Musisz od czasu do czasu oderwać myśli od grania. Robimy to. Ups, trochę popsułem śniadanie. To nie pierwszy raz. Tato, ale z ciebie numer. Jajka przegrały tę bitwę. Ciężko trenowałem. Jego umiejętności są imponujące. Jaka moc. I Michał czuje się pewnie. Mimo, że Alan był kiedyś królem tej gry. Myślę, że gram przeciwko przyszłej legendzie. Kochany, naprawdę przegrywasz? Tak, pomóż mi. Czy to w ogóle sprawiedliwe? Ale to wcale go nie powstrzymuje. To jeden z tych momentów, w których uczeń przerósł dwóch swoich mistrzów naraz. Nasz syn jest gotowy do walki. Zwycięstwo! Pokonałem rodziców. To niezły wynik. Cóż, turniej jest jutro. Muszę się spakować. Moja stara klawiatura? Tak, to od niej zacząłem. Którą powinienem zabrać ze sobą? Cóż, cześć! Próbujesz szczęścia po raz drugi? Nie poddaję się tak łatwo. Widzę, że tym razem ulepszyłeś swoją klawiaturę. Fajnie, niech sobie drwi ile chce. Mnie to nie przeszkadza. Lubisz smak przegranej? Chwila, od kiedy on jest tak dobry? O, masz jakieś trudności?
Uśmieszki? Nie oddam mu tytułu najlepszego gracza. Nie ma mowy. Tym razem szanse zdecydowanie przemawiają na korzyść Michała. A, to już koniec? Dzięki za grę! Gratulujemy wygranej! Mój syn nie zapomina dobrych manier. Jestem z niego dumny. To już ostatnia decydująca runda. Udało mi się! Cóż, gratulacje! To był ekscytujący mecz. Zwycięzcą turnieju został Michał. I dostaje ekskluzywny komputer. Mam do ciebie prośbę. Więc zwycięzca postanowił przekazać nagrodę swojej rywalce. Mi? Naprawdę? Dziękuję! Nie mogłam nawet o tym śnić! Przyjaciele, jak myślicie, dlaczego zdecydowałem się oddać główną nagrodę mojej przeciwniczce? Dajcie nam znać w komentarzach! Nie zapomnijcie polubić tego filmiku, zasubskrybujcie i klikajcie dzwonek. Do zobaczenia!